zahraničními partnery. Dva byli z Itálie a jeden řecký partner. Takže společným takovým principem toho subprojektu ve všech těch partnerských zemích, kde se na něm podíleli, bylo vlastně to, že do řešení byli vtahováni obyvatelé, že se vlastně hledali možnosti, jak obnovit život v centrech těch obcí pomocí toho komunitního plánování, kdy vlastně obyvatelé měli možnost zapojit a diskutovat o problémech, které je tíží, co by případně chtěli změnit v těch centrech, co by chtěli obnovit, vybudovat jinak. Lídr Česká republika 2006. Tento program vlastně se podařilo realizovat místní akční skupině Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Tato místní akční skupina vznikla v roce 2006 jako sdružení obcí, podnikatelů, neziskových organizací, fyzických osob, zemědělců a hlavní náplní snahou této organizace je podpora svých členů i dalších organizací v regionu při vytváření aktivit, projektů, které by zajistily trvale udržitelný rozvoj našeho regionu, a to při maximálním využití místních, lidských, finančních, přírodních zdrojů, aby lidé z tohoto kraje neodcházeli jinam do měst, ale aby zůstávali tady, aby prostě Hranicko bylo čím dál tím lepším místem k životu. Zaczęło się od grupy przyrodników, która uderzyła do partnerów samorządowych w tamtym czasie. To był rok 2002. Wtedy grupa 12 samorządów podpisała porozumienie o zrównoważonym rozwoju Doliny Rzeki Odry. Po formalnym powołaniu partnerstwa stworzono fundusz, który wspierał drobne inicjatywy, imprezy oraz programy w Dolinie Odry. Funkcjonowanie i współpraca w ramach funduszu daje również możliwość, zdecydowanie lepszą możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, między innymi lepszej punktacji programów oraz lepszej współpracy i większej mobilności, ponieważ każda z grup, każde ze stowarzyszeń specjalizuje się w jakiejś dziedzinie? Partnerstwo rozwinęło się w momencie, kiedy tutaj musieliśmy zdobyć serca ludzi, serca nadodrzan, serca mieszkańców Doliny Środkowej Odry i długo szukaliśmy rozwiązań. Pierwszy nasz projekt jest to szlak Odry. Ciągnie się wzdłuż całej Doliny Odry i na dzień dzisiejszy ma 1064 km szlaku rowerowego. Najważniejsze było to, że w tamtym okresie samorządy, organizacje pozarządowe, nadleśnictwa usiadły do wspólnego stołu i zaplanowały wspólne działania. To było rozpoczęcie procesu. Jesteśmy w galerii, która jest owocem tych kilkunastu lat pracy mieszkańców i artystów. Mamy przebogatą tutaj, przepiękną przyrodę nadodrzańską, która zachwyca przyjezdnych i okolicznych mieszkańców. Chcieliśmy pokazać, że polska wieś również jest wsią malowniczą, kolorową i godną uwagi ze względu na położenie naszej miejscowości, na przepiękny, bogaty kościół renesansowy, dwór, ruiny dworu. Dawniej z tej naszej wsi mieszkańcy, młodzi ludzie wyjeżdżali do miast za pracą, za mieszkaniem. W tej chwili odwróciło się to wszystko. Młodsze pokolenie powraca do naszej wsi, chcą tu być, mieszkać i tworzyć razem z nami. Nasze partnerstwo promuje również edukację ekologiczną poprzez wspomaganie w szkół, w nauce, zarówno przyrody, jak i edukacji regionalnej. Publikujemy różnego rodzaju broszury, tworzymy publikacje, które promują tutaj Dolinę Środkowej Odry. Wspomagamy również szkoły poprzez zajęcia z edukacji przyrodniczej. Zabieramy dzieci w teren, pokazujemy ścieżki, które wyznakowaliśmy i uczymy ich o przyrodzie w terenie.
Ja jestem producentem rolnym i od kilku lat zajmuję się wytwarzaniem konfitury z zielonych pomidorów razem z moim mężem. I w ramach partnerstwa promujemy tą konfiturę jako produkt lokalny z Krainy Łęgów Odrzańskich. W partnerstwie mamy więcej takich smakołyków, na przykład dżem z marchewki z miejscowości Wietrzyce, gdzie panie ze wsi wyrabiają ten dżem na podstawie starej receptury przywiezionej z Prus Wschodnich. Działam w partnerstwie Doliny Środkowej Odry od kilku lat. Jest to dla mnie bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ wspólnie przy spotkaniach i przy realizacji pewnych programów poznajemy siebie nawzajem, zdobywamy doświadczenie wspólnie, poznajemy, co robią inne partnerstwa. Natomiast ta działalność, którą prowadzę tutaj, jest działalnością zachowującą historię ziemi ścinawskiej. Dzielę się tą historią z innymi osobami. I właśnie w partnerstwie również znajduję środki na tą działalność. Ekomuzea łączą działania ludzi, łączą przyrodę, łączą kulturę ludzi, łączą tradycje ludzi. Ekomuzeum to jest to, co jest na miejscu. To jest historia, to jest legenda, to jest zabytek i to wszystko łączymy w jedną wspólną całość. Dzisiaj mamy imprezę pod tytułem Oblężenie klasztoru. Jest to jedna z ważniejszych imprez, która wiąże się bezpośrednio z Ekomuzeum, tutaj akurat cysterskim. I gdy spojrzymy na uczestników, gdy spojrzymy na ludzi, którzy w tym biorą udział, to dostrzeżemy tutaj i pracowników samorządowych, i działaczy pozarządowych, czyli z organizacji pozarządowych, ale są również tutaj przedstawiciele różnego rodzaju biznesów i biznesików malutkich. Na tym polega dla nas partnerstwo, na robieniu czegoś wspólnie, na robieniu najmniejszych rzeczy i robieniu tych wielkich rzeczy wspólnie. Jeśli chronisz Łęgi Odrzańskie, to z ludźmi, dla ludzi, w partnerstwie. Az Alakra térség innovációs társulás 15 éve alakult. 15 év munkáját nem lehet ilyen rövid idő alatt bemutatni. Annyit szeretnék csak mondani róla, hogy ez az Alaj kis települések fejlesztésére jött létre, vidékfejlesztéssel foglalkozik, ezen a területen érte a legnagyobb sikereket. A sikereink titka elsősorban az, hogy mindig az érintettekkel együtt tervezünk, indítjuk a következő programokat, és csapatmunkába dolgozunk. Itt a kis csapatunk egy része is, annak között vannak olyanok, akik nagyon régóta itt dolgoznak, és közöttünk vannak immár a fiatalok is. A legjelentősebb programjaink a LEADER program, a hazatérés program indítása, a foglalkoztatási paktum, és még ezen kívül sorolhatnám. 15 év munkáját ma már nyomon lehet követni a térségbe, nagyon sok sikeres programot tudtunk indítani. A Tibor és én a hazatérés program keretében kerültünk ide a térséghez. Ez a hazatérés program egy foglalkoztatási program, mely során 10 pályakezdő fiatal diplomás helyezkedett el a térségi önkormányzatoknál és civil szervezeteknél. Ők a foglalkoztatás során pályázatírással foglalkoztak, és az egy év során munkatapasztalatot szerezhettek. A programnak köszönhetően ma már mindnyájan itt dolgozunk, sokan közül még mindig térségfejlesztéssel foglalkozunk, ami egy nagy eredmény, hogy sokan már házat is vettek közülünk, és 3 hazatérés baba is született többek között. És a jövőre nézve meg annyi, hogy ezek a hazatéréses fiatalok egyesületet alapítottak azért, hogy ezekben a célok elérésében tudják segíteni, vagy tudjunk segíteni a többieken is. Jelenleg a kisgörbői pálinka főzdébe tartózkodunk, ezt családi vállalkozásba üzemeltetjük. 1993-ban vásároltuk meg a helyi TS-től, azóta folyamatosan fölújítjuk. Jelen pillanatban folyik a berendezéseknek a cseréje, bővítése, és szeretnénk pálinka palackozással is foglalkozni, tehát kereskedelmi főzéssel. Ehhez szereztünk támogatást, a LEADER projekt keretében folyik a jelenlegi beruházás. Reméljük, hogy a nyár végére be is tudjuk ezt fejezni, és helyi terméket tudunk előállítani. Előző
előző vállalkozásomat éppen abba hagytam, amikor hát jött az